Bardzo gorąco chciałam przede wszystkim wszystkich Państwa powitać, ale wyjątkowo powitać gości z Białorusi, że przyjęli się to nasze zaproszenie i udało się rozpocząć ten cykl pod tytułem Niemy naszych artystów. Mam nadzieję, że będziemy razem płynąć tą rzeką Niemen z artystami nie tylko z Białorusi. Dołączą, myślę, że w przyszłości również artyści i z Litwy, bo będziemy wszystkich zabierali po kolei, w zależności gdzie nas nurt rzeki rzuci. Oczywiście w czterech różnych sferach poruszamy się, czyli grafika, muzyka, film i mamy jeszcze i teatr. Więc dzisiaj zaczynamy tym wernisażem pięknych prac, pięknych rzeźb. Myślę, że do rzeczy Niemna, w którym znajdują się trzy kraje, Białoruś, Litwa, przez które Niemen przepływa, Polska, przez którą nie przepływa, ale z której, jak to się brzydko mówi, jest największa jakby zlewnia, że no właśnie od nas Suwalszczyzny te rzeki wpływają do Niemna. Znajdują się bardzo ciekawi artyści, bardzo znakomici twórcy. Przyszło mi do głowy, że ta rzeka jest w pewnym sensie rzeką artystów. Że ten Niemen, który w pewnym sensie jest też synonimem wielkiego twórcy polskiego, ale okazuje się, że bardzo cenionego na Białorusi, dlatego że przyjął ich ojczyźnianą rzekę za swoje właściwe jakby artystyczne nazwisko. Niemen jest czymś takim, co artystów w jakiś sposób integruje. Основная творчесть все-таки она связана с Беларусью и непосредственно с Гродно. И у меня очень много, допустим, работ стоит в городе Гродно. Вот в бронзе, допустим, работа, в камне. Вот. Ну, практически вот ежегодно мне приходится создавать какую-то одну большую работу.